breaking point w modzie. Pojechałeś beze mnie. Co? Ale to dobrze. Myślałem, że się na pasażerze. Na to co, zapada noc, tak? Pasażera, no. Mamy ogólnie przerąbane. Jedziemy na drugą stronę góry chyba. Dobra, wsiadam. Nie wiem gdzie. Dobra, siedzę obok ciebie, jedziemy. To na pewno lepsze samochody. Jedziemy terrorystą. Ale wiesz, słów też w sumie. To też nie ma działka na górze. Szkoda, szkoda. Podobno jest taki. No. Z działkiem. Wiem, że są takie te, widziałem kurde, pick-upa z działkiem, takiego moro właśnie. Bez kół w ogóle był. Gdzie my jedziemy? Mógłbyś nawet tu dużo ciężarówek wziąć, ale one mają mało wachy. I my jedziemy tutaj na koniec, tam pod górkę zobaczyć, czy tam może coś będzie, jakieś namioty, bo tam często lubią chować namioty, bo to fajna miejscówka jest w sumie. Tam, gdzie ten kiedyś offroad stał tych koleżów, pamiętasz na tym serwisie? Zapada noc i jednym słowem robi się trochę nieciekawie. Wreszcie się złapaliśmy, nie? W tej grze, kurde, bo w tamtym tygodniu były problemy. Najpierw udało mi się do ciebie dobiec. No i 5 metrów przed tobą miałem bardzo mało krwi. Straciłem przytomność i zombiaki mnie zjadł. No ja już strzeliłem do zombiaka, ale dwa cię zjechały. Zanim przyładowałem tego Lindfielda, to... Cię zdążył zawrót. Mówi ci, jakby szybciej miał jakiegoś, nie wiem, AKS-a albo chociaż coś, to szybko bym ich rozwalił, a bym nie wiem, jeden strzał, czeka 2 sekundy, ale trzeba dawać. Lipa jednym słowem. Znaczy tu po prawie raczej nic nie będzie, trzeba tam patrzeć. W lewy zaraz. Nie sądzę, może to jakaś karka będzie stała, nie? Albo jakiś, nie wiem, coś, jakiś lepszy pojazd, może gdzieś z działkiem, co ja tu tam. Gdzieś machine gunem czy jakimś innym takim ścierdysem. Poszukamy, nie? No. Rozejrzymy się tu trochę. Razie nam się nie śpieszy na krasno, tak szybko. O, może coś, czekaj, zwolnij. Kurde, akurat... Czekaj. Coś tam wysoko stoi, ale... Dobra, nie, to jest chyba krzak. Idziemy sam tą stronę, więc... No, coś tam chyba było, ale to chyba krzaczek. Tyle, teraz nikt nie będzie trochę, bo jest noc i w nocy. Trochę lepiej pojazdy i namioty będzie widać, ale jeżeli się zrobi taka kompletna noc, jeszcze mgła do tego dojdzie, to już w ogóle będzie lipa. Jak on tam, że biegą, to nic kompletnie nie widziałem, jak biegą na trzeciej osobie przez tą mgłę. Na 3 metry widziałem, a dalej w mgła była i lipa nic. Zero. Nie wiem, może coś tu będzie. Bo nikomu się nie chce tak daleko wyjeżdżać i pojazdy chować, ale... No nie, raczej nie, bo tu już dojeżdżasz do wody, wiesz? O. Nie wiem, tam dalej też jest koniec mapy zaraz. Nie? Tu możesz jedynie w tym lesie nad nami od lewej, wiesz? No wiem właśnie, dlatego bym tam jechał, ale chcę jeszcze tutaj to przez tą górkę przejechać szybko. Nie dziwiłbym się, jakby gdzieś tutaj trafili na końcu mapy na jakiegoś kolesia albo jakąś grupkę, gdzie mają jakiś obóz. Przydałoby się jakiegoś świniaka na pakę wrzucić. No przydałoby się w sumie, ja mam trochę żarcia, nic mi na razie stygnie. Ognicho jakieś zrobić. Można by w sumie coś też... Tylko, że właśnie nie mam z jakiej broni tego świniaka zabić, bo mam samą włożoną broń. Ja mam Glocka, on też trochę jest. Czyli nie mnie właśnie, ale... M1911. Teraz przyjechać świnie jakoś. No. Teraz wiesz, teraz mając szczęście, będziemy mieli takie szczęście. Może jak będzie nam potrzebna świnia, to świni nigdzie nie będzie. Zawsze tak jest. A jak nie potrzebujesz, to jak mrówków. Ciekawe mi to krasno, ale to dopiero może potem tam dojedziemy. Bo... No, wybierzemy się na pewno na krasno. Może gdzieś tej helka mówię, będzie stać, bo... Ale nie sądzę, ale... Zawsze warto się przyjechać i zobaczyć. Ponieważ będzie stało, to i tak nie zobaczymy. Dobra, wracamy się chyba na drugą stronę. Tu też tu mamy. Tam są lasy, dobra dupa. O, jest świniak, coś tam możemy. Świniak, nie, nawet dwie. Krowa! No wiem. No, krowę mógłbym przytulić. Aha, daleko odskoczyła. Dobra, ty.
Kurde, przyjechałem nic. Ja, ona nie zginie, muszę wysiąść i strzelić do niej, wiesz? Nie, zginie zaraz, ale zajebiste krótko, bo sobie zaraz opony rozwalę na nim. No właśnie, wiesz jak. O, zginęła. Dobra, czekaj, tylko tak stanę, żeby ją osłonić. Dobra, siadaj. Niezwykle taktycznie i strategicznie. Czy z lasu, że wiesz, gdy będę tam w lesie od lewej, czy na górce, to... Sześć steków. Ile ja mogę ze sobą wziąć? Dużo. Wezmę wszystkie. Zombie przydamy się z respi. Dobra. Jesteś? To już tutaj da, tak. Robimy gdzieś to ognisko, czy... No przydałoby się, wiesz. Coś tutaj... Dobra, może coś tutaj. Zaplanować. Tu w tym lasku może. O, w tych choinach tutaj. Tu w tych no i na miejscówkę, o, mgła się pojawia. Ta ja nie widzę na razie. To już przez nas, samochód. Jest mgła, no. Czekaj, czy ja mogę z tego drzewa wziąć? Masz siecierę w ogóle? Mam. To dziwo mam, ale coś... Coś nie trybi, wiesz, przy tym drzewie. U mnie też coś nie chcę. Jest, patrz, mam. Ale lagi są. Dwa pniaki mi ścięło. Ale są lagi, no nic. Że zaraz ci amunicja zniknie, czy coś. Nie, nie. Spokojnie, w podręcznym to mam jeszcze trochę miejsca. To co, robimy tu ognicho, tak? No ale szybko, smażuj, weź sobie wszystko do podręcznego. I za jednym razem usmażuj od razu zgiąć, żeby nie trzymać tego. Ty, widziałeś to? Co? Jak narąbę sobie drewna, nie? No. Wezmę na to prawym, to mam opcję sandbag, nest, camo nest, forbidden round fence, deer stand. Ja mogę coś no robić z tego, mogę coś... Ty mu znaczy deer stand możesz zrobić, ty. No. To fajnie, nie wiedziałem. Ja też nie wiedziałem. Odkryliś. To ty drewno tu myślisz położyłeś? Tak, tak, no ja wyrzuciłem, bo mówi ci, że dwa mi ścięło, nie? Dobra, wezmę sobie do podręcznego całe to mięcho, co mamy. Czy całe mi się nie zmieści? Tylko sobie zrobię... tak? Glock 17. Fajnie wygląda ten pistolet, podoba mi się. Czym drugi MK47 mod 0, to jest MK48. MK47. No fajna broń. Strzelałem na tym, na edytorze sobie trochę postrzelałem. Zajebisko. Zajebisko. Dobra, zgasiłem. Wrzucę ci do auta te mięcha, dobra? No dobra. Ja i tak na razie nie potrzebuję, całe dobra. Życie mam dużo zarcia. Okay. Jak wiemy, na czym stoimy? Pobiegłeś już? Nie, ja jestem tu w końcu, gdzie stałem. A ty? No powiem ci... Dla mnie to jest totalna nowość, tam mgła. Pobiegłeś gdzieś... Pobiegłeś nie, ja jestem od twojej lewej. W choince... Dobra, jestem, widzicie, okej, okay, biegniemy. Jestem, za tobą! Rozglądam. Kurde, bo ta mgła jest po prostu, ci powiem... No, nie zgub mnie tylko teraz. O nie, nie, no idę tuż za tobą, staram się, bo jak stracisz się gdzieś w tej mgle, to będziemy jak dzieci. Pijane. Dzieci najebane. Wiecie, na każdym serwie pewnie tutaj jest... Prawdy pochowane gdzieś, no jak już wszedł na jakiś inny, też już pewnie przeszedł się tutaj lasem z tyłu, też już pewnie znalazł 5 pojazdów. Ale żeby z mojego Urala wykręcili wszystkie kółka, to po prostu. Chamstwo w państwie, nie? Jeszcze postawili taką na ziemi, wiesz. Bierzemy przez tą mgłę, możemy nic nie widzieć, co tam na krasno. Nie wiem. Zobaczysz, jak wyjdziemy. To tylko przyceluję? A, dobra, git jest. Git pożoka bym uważał. No kup więcej widać. Czyli mamy gdzieś drzewka. Ja widzę cię z tyłu. Zaraz powinniśmy być na tym. Na krasno. Już tutaj jest. Tak.
Jeszcze na pierwszą osobę sobie zobacz, jak to wygląda. To jeszcze nic, jak jest w ogóle ciemno i wtedy mgła jest, bo to jeszcze jasno jest. Widać coś. Gut pozoka, to nie ważne. Nie, jest to z tyłu. No to moja ulubiona jest. Ciekawe, jak ktoś jest gdzieś daleko. I patrzy na nas z górki. To ciekawe, czy też widzi mgłę tutaj, gdzie my jesteśmy. Właśnie chyba nie wiesz, tam mgła jest... Gdzieś oglądałem na jakimś filmiku, to koleś właśnie mówił, że... Gościu właśnie mówił, że jest to na tyle niedopracowane, że to tylko na jakąś odległość tam mgła jest widoczna, wiesz? Także jeśli chyba my staniemy na Krasno, to powinniśmy Krasno widzieć bez mgły. Tak mi się no, wydaje. No ale ktoś będzie gdzieś daleko i będzie nas patrzył, to on będzie widzieć tą mgłę, czy nie, ten koleś? Nie mam pojęcia, kurczę, no... Nie, jakby gdzieś teraz był na przykład 100 metrów od nas i on by na przykład był na górce i by nie widział tej... I byśmy tak biegli i my nie widzimy go przez mgłę, a on może się spojrzeć nas zobaczyć na przykład, bo on już nie ma mgły, tak. Nie wykluczam tego. Wiesz dobrze o tym, że to jest tylko mod. Mod do moda, o! Upsi, no tak, easy. Tak jest. Znikające magazynki, jakieś nie plecaki. Wiadomo śmierć, skąd, nie wiadomo skąd. Plecaki zamieniane w ogóle, patrzę teraz jakiś inny plecak w ogóle mam na plecach niż miałem, bo miałem Britisha. No no, ale to przez to, że masz skina takiego. Ja w ogóle nie mam plecaka, a mam survivala. A jakbym założył to twoje ubranko, to miałbym taki sam plecak jak masz ty. Bo to jest od skina, tak. Wiesz? To nie od skina, a od ubioru znaczy się. No no, ale też trochę takie dziwne to. Bo powinien być taki plecak normalny jaki masz. I... Zamienię się jakoś, no nie wiem na to. Jak powoli wchodzę. O, ale mgła, patrz mi. Teraz konkretnie sądzę. Jak idę pod górę. O! Zamdek. Traktor stoi od prawej. Ta? Nie tak, widzę. Tak. No ale ciebie nie widzę. Za mgłą jest. A traktor. Jest tam, gdzie patrzę, jest traktor. No. Ty, ja nic nie widzę kompletnie. Nie widzisz go? Nie, nie widzę. No mam tak mgłę już tam. Podbiegniemy. O kurde, ale mgła! No, ciur! Tutaj jest traktor, patrz, o, przed nami centralnie. Dalej go nie widzę. A dobra, widzę teraz. O, to jest jakiś inny. No, 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 mówiłem, ja kiedyś widziałem już taki. Jakiś bojowy chyba. Sprawdzę, co w nim jest, dobra? Dobra. Zombiak na nas idzie, więc się ubijaj. Fuel tanks, jerrycan 1, painkiller i nic więcej. I mały plecak. Dobra. To jakiś bojowy traktor. Od traktora w górę biegnie. No ja na górze jestem, biegam w górę. No takim to jesteś dopiero do odstrzału. Dobra, widzę no. Maszt, czyli Krasno jest bardziej od prawej, wiesz, bo widzę nad nami jest ten maszt radiowy, ta antena. To dziwne, że ja nic nie widzę kompletnie, ja mam chyba coś źle ustawione, bo... Widzę już. Widzę przez mgłę. O, jest, tu centralnie, o, jak teraz ja patrzę. Nie widzę tu. Nie widzisz tego gdzieś... masztu? Nie widzę. Mgła jest straszna, wiesz? Ale w ogóle, mogę się nie wiem, kurde... Ja mam widoczność, tam... visibility ustawione na maksa chyba. A ja mam tam, nie na maksa, mam tysiąc ileś tam. Ja mam na maksa właśnie. A właśnie, a ja nie mam, bo mi to komputer coś na pewno wyrabia, nie wiem. Może wyrabia tylko... Nie wiem trochę. Dobra, to prowadź Sherlocku. Podać ci fajkę? Ale no, gdzieś musimy tu w końcu się przykrast. Ja nawet nie widzę, gdzie są dobre chodzi, bo nie wiem, od której strony my jesteśmy. Czy jesteśmy bardziej od lewej? My jesteśmy od tej górki, co ja na którymś filmiku snajpiłem za S50. Tu gdzie podjeżdżaliśmy kreu na... Dawniej jak graliśmy, podjeżdżaliśmy pick-upem w takie choiny, tu jak przyjeżdżaliśmy na Krasno. Ja pamiętam to. Taką drogą szutrową, kurczę, jechaliśmy za Krasno. No jest to jakiś maszt, ale to nie jest jeszcze maszt od Krasno, nie, tylko tutaj no, ale no i tu jest Krasno, tu jak idziemy, to tu już jest Krasno staw. To fajnie. Zajebiście. Już mgła uchodzi, patrz, już nie mam mgły na górze prawie. No widzę. Ale na dole jest znowu. No mówicie, jakby tutaj ktoś stanął, gdzieś tam na dół się spojrzał, to obroga jest. Kurde. No, od tego masztu, dobrze mówię. Za źle trochę idziemy nawet, nie wiem ty. Nie, no słuchaj. Tu od naszej prawej twojej teraz jest Krasno już. Prawej powiadam. Od prawej, tu masz Krasno, o. Zajebiście zębek obok mnie warczy. Ty
Ty, pogonił z jakimś zombie, a go bo mnie blisko. Co? Poleciał, no, na polanie, kurwa. Co tu, kurwa, się dzieje? Near Control Tower, okej, okay. All in barracks. Jopić się przez lornetę? No, jak, znaczy jak masz jakoś, może nie wiem, nie wychodź tam, to może ten koleś gdzieś blisko na serio do ciebie jest, ale... Bo ja tu leżę, ale nie mogę się ruszyć, bo obok mnie widzę, jak przychodzi dosłownie nawet nie pół metra, tylko 20 cm zombek obok mnie przychodzi. Nie, ona się nawet ruszyć za bardzo. Dobra, próbuję się przeciągać. Kurwa mać. Nie mogę się ruszyć, ale nie chcę zginąć. Shooting at not responding. This other guy is shooting. I'm in barak, jestem w baraku. To jest ten sam koleś, mówi się. Zalogował się pewnie w baraku. I czeka na kolegę. Jest! Jest! Wyszedł! Wyszedł kreł. Biegnie! W stronę, kurwa... To jest koleś? Ty, albo zombie, kurwa? Jak biegnie, to ty, koleś. Ty, gdzieś biegnie na remizę, kurwa, ktoś. Ha? Tak, biega na remizę, biega do remizy. Ktoś biegł do remizy. Zombiaki za nim poleciały, tak, ktoś biegł do remizy, kurwa. Na stówę jest w remizie, tylko pytanie, co on teraz zrobi, kurwa. Jak wyjdzie z tyłu i będzie wchodził po drabince, to ja go spróbuję dojebać. Jestem słaby, jestem w złej pozycji. O, in fire station, widzisz? In fire station. Może poczekamy, aż następny przyjdzie. Okej. Okay. Move the round. Co byś z tyłu? On czeka na tym, on czeka. Na kolesia. Tak, on czeka na... Kurde, a ja jestem tak osłonięty po prostu, że nie osłonięty. On też obserwuje przez lornetkę, bo mówi, że chyba cię widziałem. Widzisz, I think I just saw you. Ale on widział tamtego kolesia, tak, który tak, biegł. Tak, tak, tak. Terrorist outfit. Yeah. Czyli to ten. Zalogował się jeszcze raz. Widzisz remisę? Widzę cały czas. Ale nie obserwuję, ale mam mgłę i dupę strasznie. Obserwuję tam z twojej strony pewnie gdzieś jest. On w biegu, centralnie głównymi drzwiami, tymi dużymi. Ale może ten typek co obserwuje. Tak, 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 on jest gdzieś z mojej strony. Bo on strzelał, tu mówię ci. Filet a zombie. Pomocą takie mu. Wyjdź z tyłu i pobiegnij. Tak mi mówi? Piszę na czacie, come outside, back, let's move. Coś takiego. Okej. Okay. Jest, jest koleś z tyłu, za remizą jest. Jest, biegnie do tyłu, patrzy na remizę. Stoi, o i teraz się gapi, kurwa. Widzę, bieg, coś tam. Ktoś bardzo blisko mnie jest. Widziałem zombiaki. Połóż się, leż tam, nie rusza się, przeczołowy gdzieś. Ktoś tu strzela znowu z tego karabinka, wiesz? Patrzysz, kisiel, fucking killet, nie zabiłeś mnie. Nie ja, coś tam. Ktoś tobie zabił, a tego też tak, tak, zabili. Tak. On tu gdzieś siedzi w krzaczorach, kurwa. Kurwa, miałem taką pozycję, dupno. On jest, chłopie, dwie choinki ode mnie. Widzisz go? Nie, ale słyszałem, strzały były tak blisko. To obserwuj, obserwuj. Ale zginął ten typek, chyba. Ten cepet capt. Ten kapitan? On chyba zginął właśnie, bo on pisze, że to się tam. Bo ten koleś go snajpił, kurwa, z czegoś. Kazał mu wybiec za remizę. I ten wybiegł i wtedy padły strzały. A czy jego kolega? Może ktoś inny go zabił. Nie tym, co gadał z nim tutaj. Gdy zombie blisko obok mnie dosłownie 20 cm przełazi, bo nie mają innej drogi, tylko ten muszę leć.
Jaki realizm taki. Czekaj na tamtego kolesia. Akurat przede mną przychodzi zombek. A ja mam przerąbane, bo on jest gdzieś bardzo, bardzo blisko mnie. I nie wiem, czy on dalej się jopi, ale pewnie się jopi. Nie wiem, co mam teraz... Czekaj. Jest! Biegnie! Jak dobrze go widzisz, to jebaj. I mów gdzie. Cicho. Gdzie biegnie? Dalej. Chyba zginął. Nie wiem, czy ich nie było dwóch. Zginął gdzie? Leży, kurwa, blisko mnie! Kurwa, dawaj do mnie tu, dawaj teraz do mnie tu, kurwa. Biegnę, ale nie wiem, w jakiej pozycji jesteś, więc nie chcę cię zabić. Kurwa, ale ten MK moc z tym kolimatorem jak chujowo strzela, chłopie. Ta, rozbłysk taki, że hopie wystrzeliłem dwa naboje i nie widziałem, gdzie strzelam, kurwa. Tak, a jak ja zacząłem do kolesia walić, tak on dostał po serio, bo zajebisty był. Może nie wiem, to zależy dla kogo, ale... Strzelał ja do mnie kolesia, kurwa. Tak, pierdalał. Bo mówicie, że jak zacząłem strzelać, to hopie nic nie widziałem, kurwa, gdzie strzelam. I on się odwrócił i walił, nie? Ale z jakiejś pojedynczej broni, kurwa, strzelał. Ale mam nadzieję, że nie wstanie, obserwuj go. Wiem, no jopię się, kurwa, cały czas. Ja biegnę w stronę bara tego, kurde, stodoły, tej białej, z białym dachem. Wtedy nie namierzysz, gdzie jesteś, bo inaczej to... No. Inaczej się nie znajdziemy. Dobra, ja muszę zmienić chyba trochę pozycję, wiesz? No zmienię, ciąga się, znaczy tak na boki, wiesz, o co chodzi. Nie wstawaj najlepiej. Czyli nie iść do jego ciała, ale mam nadzieję, że on ja nie wstanie. Ja jestem krył przy murku, wiesz? Murek jest. A, to będzie wiedzieć. I leżę przy samym murku, kurwa. Ale właśnie nie chcę, żeby on wstał raptem, bo widzę, nie widać, żeby on zginął. Nie było na czacie, że on zginął czy coś. Mówisz? Niektóry to by nam koleż. Znaczy nie widziałem. Może podbiec tam, kurwa. Nie, może on stanie zaraz, albo tam leży cały czas i czeka, aż ktoś podejdzie do niego. Restart za 5 minut, no. Cicho? Zombie jak gdzieś podbiegł, ale się zatrzymał i uspokoił. Dziwna sprawa. Nawet nie dobiegnę do jego ciała, on miał chyba jakąś snajpę, wiesz? Chyba, że zaryzykować. Nie ryzykuj, mogę. Restart za 5 minut, to fali tego kolesia. Może ja podejdę, jeśli dobiegnę do ciebie. A nie wiem, czy w dobrej pozycji jestem. Kurwa, jeszcze się podnosi ten... Mam jeszcze 400... Ile? 400 metrów, ale to nie wiem, to zadanie podobne. Biegnę od tyłu jakby. A wyłonił się, kurwa. Zjebany serwer, że nie widać tych i w ogóle... To do kogo kogo zabił, no takie tam. Ja to jest pan dobry jest. Zombiak stoi przy jego ciele chyba. Czyli nie żyje. Tak muchy są to. Czekaj, zobaczę. Niech zombiak stoi. Nie, ja zaraz będę u ciebie, to ja może, albo dobra, jak chcesz tam. Ale ktoś może gapić się na jego ciało i czekać, aż ty podejdziesz. Leży tu, kurwa, no. Leży tu, dobra, nie podchodzę. No mówię ci, ale nie, po restarcie to już go nie będzie, kurwa. To ja zaryzykuję i podejdę do niego, tylko powiedz mi gdzie jest, bo za 5 minut restart nie zdążę pewnie. Nie zdążymy pewnie. Zombiaki przy nim stoją centralnie, jesteś gdzieś blisko? Dobra, jak chcesz to możesz zaryzykować. Nie, ja nawet nie wiem, z którą stronę murku mam biec, bo zaraz będę przy murku. Podciągam się powoli do tego ciała. No jak chcesz to możesz zaryzykować w sumie, ale... Powinien być przy murku. No gdzie ten murek jest? Nie widzę go.
Mówię jeszcze, a dobra, jest, widzę. Jest ciało, kurwa. O kurwa, ale miał snajpę. KFSVK, kurwa. Ale miał rzeczy, ja pierdolę. A zjedzi plecak. Czekaj. Rangefinder miał, o kurwa. Ty gdzie? GPS-a miał. Gdzieś, bo zaraz restart, jeszcze szybko logę, żeby ci nie zniknęło. Kurwa. No, jestem przy traktorze, tym dobra, czerwonym, nic, żebyś lepiej biegł. Nie wezmę kryły. Snajper wziąłem i dalmierz wziąłem. Magi. A magi? Magi wziąłem. To git. I logę się, od razu teraz weź się loguj, bo może ci zniknąć po restarcie. Dobra. Znaczy, jak się nie logniesz.